Cześć. W poprzednim odcinku skonfigurowałem swoje Raspberry Pi tak, żeby współpracowało z rejestratorem danych, który właśnie buduję w tym odcinku zastanowię się, jak przechowywać te dane w bazie danych. Wbrew pozorom nie jest to wcale taki prosty temat. Aby rozpoznać dane, jakie muszę logować, postanowiłem na początek przyjrzeć się temu, co już mam, czyli informacjom pokazywanym w producenckiej aplikacji do zarządzania regulatorem. Oraz danym pobieranym z Eloga. Tak wygląda panel aplikacji. Producent podzielił informacje na kilka grup. Są tu więc dane dotyczące podłączonych paneli, takie jak napięcie, natężenie, moc i status. Są też analogiczne dane dotyczące podłączonego obciążenia. Są również dane o napięciu akumulatora, prądzie ładowania, minimalnego i maksymalnego napięcia oraz kilka danych statusowych. Mamy też dane statusowe dotyczące samego regulatora oraz dane statystyczne dotyczące energii wyprodukowanej i zużytej. Teraz dane z Eloga. Program pobierający dane z tego urządzenia zapisuje je w postaci pliku CSV, czyli pliku tekstowego zawierającego dane oddzielone przecinkami. Bardzo łatwo można je otworzyć np. w LibreOffice, a wygląda to tak. Analiza tych informacji rzuciła trochę więcej światła na sprawę. Gdy wyciągnąłem sobie na bok nazwy kolumn, zauważyłem, że oryginalny rejestrator pobiera i zapamiętuje podobny zakres danych, jakie można zobaczyć w aplikacji, którą pokazywałem wcześniej. Brakuje tylko temperatury regulatora. Przyjrzałem się również samym danym. Wynika z nich, że dane procentowe to liczby całkowite, natomiast wszystkie pozostałe wartości liczbowe to liczby z dwoma miejscami po przecinku. A, jest jeszcze rekord nam. Ale jestem prawie pewien, że ta wartość nadawana jest przez samego Eloga i że nie pochodzi z regulatora, więc ją pominę. Niestety, lektura danych statusowych dołożyła mi kilka kolejnych niewiadomych. Zarówno w aplikacji, jak i w pliku są to teksty, zresztą podobnie jak data. Z tego co wiem, mój regulator komunikuje się z wykorzystaniem protokołu Modbus, który nie obsługuje napisów. Producent musiał to więc rozwiązać inaczej. Prawdopodobnie pod spodem również kryją się liczby, tylko loger podmienia je na konkretny tekst. Musiałem to sprawdzić. Podobnie zresztą jak moc. Występuje ona i w pliku, i w aplikacji. Problem z nią jest taki, że dla prądu stałego bardzo łatwo jest ją wyliczyć mnożąc napięcie razy natężenie. Nie wiedziałem więc, czy loger tę moc wylicza, czy pobiera z regulatora. Poguglowałem więc i znalazłem dokument, który wyjaśnił prawie wszystkie moje wątpliwości. Oto szczegółowy opis wszystkich danych, które można pozyskać z regulatora wraz z odpowiadającymi im rejestrami. Jest tu nawet opis pinów wtyczki. Skupiłem się jednak na poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytania. Najłatwiejsze widać na pierwszy rzut oka. Wszystkie wartości, które w pliku były liczbami z dwoma miejscami po przecinku, z regulatora pobierane są jako liczby całkowite pomnożone przez 100. Należy je więc sobie odpowiednio podzielić. Co ciekawe, tak samo zwracane są wartości procentowe. Tutaj dokument nie rozwiał wszystkich moich wątpliwości, gdyż skoro w pliku widziałem wartość całkowitą, to przykładowo wartość 95% regulator może zwrócić zarówno jako 9500, które trzeba podzielić przez 100. Jak i wartość 95, która po podzieleniu przez 100 zamienia się na 0,95, co jest znów zmieniane po stronie ELOGA i w aplikacji na wartość wyświetlaną. To będę musiał zbadać doświadczalnie. Wyjaśniła się również kwestia WATów. Regulator liczy je i zwraca sam, więc nie trzeba tego wyliczać. Oczywiście można, ale skoro ma to być rejestrator danych, to najlepiej, żeby nie wprowadzał za dużo swojej logiki. No i kwestia statusów. Potwierdziły się moje przypuszczenia. Regulator umieszcza w odpowiednim rejestrze liczbę całkowitą, którą należy odczytać i dopiero otagować przy wyświetlaniu. Technicznie dałoby się zapisać do bazy od razu nazwę zamiast liczby, tak jak robi to ELOK w pliku. Jednak jest to metoda nieoptymalna i niepotrzebnie zwiększająca ilość danych do składowania i przetwarzania. Z punktu widzenia bazy danych zdecydowanie lepiej jest przechowywać pojedynczą liczbę, która zajmie zaledwie jeden bajt, niż składować wielokrotnie ten sam tekst zajmujący kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt bajtów. Tutaj mniej znaczy lepiej. No i data. Ona również jest zwracana w postaci liczb całkowitych określających numer miesiąca, dnia, godziny itd. Te tajemnicze oznaczenia typu D7, myślnik 0, D15, myślnik 8 oznaczają bity, które należy odczytać, aby wydobyć konkretną wartość. Ale to zostawiam na moment, gdy zajmę się programowaniem Wemosa do odczytu danych z regulatora. Tymczasem, uzbrojony w nową wiedzę, mogłem przystąpić do obmyślenia sposobu gromadzenia tych informacji. W poprzednich odcinkach wspominałem, że w tym celu użyję bazy InfluxDB. Czemu akurat jej? Zobaczcie, jak to działa. Załóżmy, że działam klasycznie. Mam tu więc bazę danych, w której znajduje się kilka tabel. Jak widać, są tu tabele na statusy, jak i główna tabela o nazwie regulator. To właśnie w niej przechowywane są wartości poszczególnych pomiarów, takie jak napięcie, natężenie, moc itd. Natomiast statusy przechowywane są trochę inaczej. Na przykład, status paneli. Zamiast za każdym razem wstawiać pełną nazwę statusu, wstawiana jest tylko liczba, która odpowiada numerowi pozycji w tabeli danego statusu. I tak, w polu panele id status mam wartość 0, która jest połączona z tabelą statusy paneli, w której odnajdujemy wiersz o takiej samej wartości i widzimy, że ten status to cut out. Taki sposób przypomina trochę to, co pokazywałem wcześniej w dokumencie pokazującym, jak regulator zwraca poszczególne dane. Wystarczyłoby więc po prostu zapisać to, co się odbierze. Taka baza danych nazywa się bazą relacyjną, gdyż wewnętrzne tabele połączone są takimi właśnie zależnościami. Oczywiście przechowywanie danych z moich solarów w taki sposób nie byłoby niczym złym, jednak obsługa relacji i tabel mogłaby być niepotrzebnym obciążeniem dla tak małego systemu, jakim jest to Raspberry Pi. No, i dochodzi do tego jeszcze problem grupowania tych danych tak, żeby dało się je wyświetlać w jakiś sensowny sposób na wykresach. Oczywiście jest to możliwe, jednak InfluxDB posiada wbudowane mechanizmy, które robią to w sposób optymalny i zdecydowanie sprawniejszy niż dzieje się to w relacyjnych bazach danych. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej na temat bazy InfluxDB, dajcie znać w komentarzach to zrobię dodatkowy, dedykowany odcinek. Wracając do tematu. InfluxDB ma trochę inne podejście do organizacji danych. Nadal jest tam coś w stylu bazy danych, lecz zamiast tabel mamy specjalne twory, nazywane z angielskiego measurements, co znaczy pomiary. Taki obiekt jest listą wpisów, które zawierają znacznik czasowy, listę tagów oraz listę pól wraz z wartościami. Załóżmy więc, że mamy w mieszkaniu po jednym czujniku w łazience, kuchni i salonie i każdy z tych czujników mierzy temperaturę. W podejściu relacyjnym pewnie wpisywalibyśmy te wartości jako wiersze w odpowiedniej tabelce, która prawdopodobnie spięta byłaby jakąś relacją do innej tabeli przechowującej identyfikatory czujników. W przypadku InfluxDB taki wpis, na przykład dla czujnika z kuchni, wygląda następująco. Mamy tutaj nasz measurement, czyli temperatura, następnie listę tagów z wartościami, czyli czujnik i pomieszczenie a dalej listę pól, w tym przypadku mamy tylko jedno pole, temperatura, i wartość. Zestaw tagów oddzielony jest od zestawu pól z Ta ostatnia duża liczba to znacznik czasowy, tzw. timestamp i jest przedstawiony w formacie uniksowym. Zawiera go każdy wpis w bazie, natomiast jego podanie jest opcjonalne. Jeśli tego nie zrobimy, influxdb dołoży go sam. Taka sekwencja nazwana została przez autorów protokołem liniowym. To wystarczy, żeby wprowadzić dane do bazy. Co ciekawe, wcale nie trzeba wcześniej definiować pulczy tagów. To zrobi za nas system na podstawie takiej właśnie linijki. No dobra, ale jak to przełożyć na moją instalację? Tutaj InfluxDB daje dużą elastyczność. Można zrobić zarówno tak. Napięcie, przecinek, źródło równa się regulator, wartość równa się 12. Natężenie, przecinek, źródło równa się regulator, wartość równa się 1. I tak dalej, czyli każdą mierzoną wartość przechowujemy w oddzielnym meżurmencie. Ale można zrobić też tak. Regulator, przecinek, producent równa się IPIVER, typ równa się MPPT, napięcie równa się 12, przecinek, natężenie równa się 1, przecinek, moc równa się 12, przecinek, stan równa się 1. Tutaj dla odmiany meżurment mamy tylko jeden, a wszystkie dane są zapisane w odpowiednich listach tagów i pól. Oba sposoby są prawidłowe, choć pierwszy przypadek jest niewygodny, drugi nieoptymalny. W tym drugim podejściu nieoptymalność polega na tym, że InfluxDB nie obsługuje pól pustych. Nie mógłbym więc na przykład podawać danych bez podania stanu. Trzeba go podać za każdym razem, mimo że niekoniecznie zmienia się wraz z pozostałymi wartościami. Przez to niepotrzebnie zajmuje miejsce w bazie. Ja postanowiłem pójść swoją ścieżką i trochę odejść od szablonowego myślenia. Zamiast rejestrować dane z regulatora tak, jak spływają, postanowiłem potraktować go jak kilka urządzeń pomiarowych. Przyjrzałem się dokonywanym pomiarom i stwierdziłem, że najlepiej będzie znaleźć się gdzieś po środku pokazanych wcześniej przykładów. No bo co ja w ogóle mierzę? Owszem, napięcie, natężenie itp., ale tak patrząc na to ogólniej, to mierzę produkcję chwilową, na którą składa się chwilowe napięcie, chwilowe natężenie, chwilowa moc. Zużycie chwilowe, na które składa się również chwilowe napięcie, natężenie i moc. Status paneli, na który składa się wspomniany status. Ładowanie chwilowe, na które składa się napięcie i natężenie akumulatora. Status ładowania, na które składa się wspomniany status. Napięcia brzegowe akumulatora, gdzie mamy napięcie minimalne i maksymalne. Napięcia brzegowe paneli, gdzie również mamy napięcie minimalne i maksymalne. Te dane nie są obecnie logowane, ale zauważyłem, że mogę je pobierać z regulatora. Kondycja akumulatora, gdzie mamy temperaturę i procent naładowania. Status akumulatora, gdzie mamy wspomniany status. Status regulatora, gdzie również mamy wspomniany status. Kondycja regulatora, czyli jego temperatura. Energia wyprodukowana, czyli kilowaty dzienne, miesięczne, roczne i sumarycznie. Oraz energia zużyta, czyli również kilowaty dziennie, miesięcznie, rocznie, sumarycznie. Całość opisana protokołem liniowym będzie wyglądać więc tak. Kilka słów wyjaśnienia. Postanowiłem używać nazw angielskich, gdyż projekt lada moment znajdzie się na GitHubie, by inni mogli skorzystać z mojego pomysłu. Dodatkowo do każdego meżurmentu wprowadziłem tag device. To takie rozwiązanie na przyszłość, gdybym chciał zmienić regulator i korzystać dalej z tej bazy bez jej modyfikacji. Podobna sytuacja jest też przy pojawiającym się gdzie niegdzie tagu baterii. Warte uwagi są również wartości statusów. Wspomniałem wcześniej, że optymalne jest przechowywanie wartości liczbowej odpowiadającej danemu statusowi, a nie nazwy statusu. Jednak w tym przypadku InfluxDB optymalizuje zapis takich wartości tekstowych, odpowiednio porządkując i kompresując dane więc mogłem sobie pozwolić na bezpośrednie wprowadzenie nazw. Dodatkowo w przyszłości pobieranie danych do grafany będzie łatwiejsze. I to już wszystko w tym odcinku. Niestety nie udało mi się pokazać zapowiedzianego wcześniej konfigurowania Node-RED. Będę to musiał przełożyć na kolejny raz. Także zapraszam do oglądania, no i do następnego. Cześć!